Oto wybitne dzieło Jana Matejki, Bitwa pod Grunwaldem. Co jest nie tak z Bitwą pod Grunwaldem? Mistrz z Krakowa uchwycił tu kluczowy moment bitwy, śmierć wielkiego mistrza. To jest ten brodacz o nerwowym spojrzeniu w rozwianym płaszczu. Jest tylko jeden szkopuł. Otóż wielkiego mistrza mordują dwaj chwaccy piechurzy. Właśnie, co za hołota? Zginąłem z ręki rycerza, a nie jakiegoś tępego osiłka. Co ten Matejko tu namalował? Proszę to przemalować! Popieram! Zobaczcie, jak mnie namalował! Jakbym błagał o litość! A to nieprawda! To Werner von Tettingen, wielki szpitalnik. Matejko namalował go, jakby ten o coś błagał. A prawda jest taka, że Tettingen umarł po bitwie dopiero 3 lata później. Zresztą w trakcie negocjacji pokojowych z Polakami. Gdzie mój miecz? Oddajcie mi miecz! Panowie, przestańcie się pieklić. Ja paraduję tu z włócznią turniejową i nie robię afery. Nic nie będziemy zmieniać. Ten czarny to Zawisza Czarny. Dlaczego nie będziemy nic zmieniać? Przemalujmy te brednie. Zobaczcie, kto mnie łapie na arkan za szyję. To Markwart von Salzbach, osobisty wróg Jagieły. Po bitwie zostanie ścięty, ponieważ kiedyś bardzo brzydko nazwał mamusię Witolda. Jakiś dzikus mnie łapie. To też nie jest zgodne z prawdą historyczną. Pax vobiscum, pax vobiscum. To znaczy, nie pax, ale dajcie się bić w spokoju. Matejki pod Grunwaldem nie było. Musiał troszkę ponaginać fakty. To jest książę Witold. Matejko namalował go w centrum bitwy, jakby on nią dowodził, ale to nieprawda. Bitwą dowodził król Jagiełło, który jest w tamtym górnym rogu. Łatwo ci, Witold, mówić. Dlaczego ten kmiot dźga mnie tą dzidą? Hola, tylko nie kmiot. Historyk Aleksander Geisztor nazwał mnie półnagim wcieleniem ducha polskiego. I to nie jest żadna dzida, tylko włócznia świętego Maurycego. Najsłynniejsze insygnium władzy w Polsce. Nieuk. Przemalować! Przemalować! Panowie, spokojnie, nic nie będziemy przemalowywać. Wy tu sobie podyskutujcie, a ja zapraszam do malowniczej wsi Kije, gdzie pokażemy, jak naprawdę wyglądały ostatnie chwile szefa Krzyżaków. Zobaczymy koło! W bitwie pod Grunwaldem piechoty nie było. Wielki mistrz zginął w zwykłym kawaleryjskim pojedynku z którymś z polskich rycerzy. Pytanie tylko z którym. Zgodnie ze średniowieczną tradycją, ten, kto pokonał przeciwnika na polu bitwy, miał prawo do jego wyposażenia. Ulrich von Jungingen, podobnie jak inni szlachetni rycerze zakonu, okrywał zbroję kosztownym płaszczem z białego sukna z Arras, który zdobił wielki czarny krzyż. Zidentyfikowane po bitwie ciało wielkiego mistrza było odarte z pancerza, broni, klejnotów i szat. Biały wapenrok wielkiego mistrza trafił tutaj do kościoła w Kijach. Właścicielem kościoła był rycerz Mszczuj ze Skrzynna. Skoro tu trafiła szata wielkiego mistrza, właśnie ten rycerz musiał być tym, który zabił Ulricha von Jungingena. I to jest rozwiązanie naszej zagadki.